zdecydowaliśmy się wyrazić najwyższe uznanie i wdzięczność wielkim twórcom i nauczycielom, wychowawcom, państwu, pani profesor Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie i panu Andrzejowi Wajdzie. Za wszystko to, co uczynili dla kultury polskiej i dla kultury światowej, dla dzieła rozpoznania i nadania sprawom ludzkim bardziej humanistycznego wymiaru oraz umacniania w postawach społecznych najcenniejszych wartości humanistycznych i demokratycznych, a także za to, że byli i są naszymi mentorami, są naszymi mistrzami. Witam Państwa, naszych szanownych doktorów honorowych. Witam serdecznie. Dla nas, pedagogów, jest ogromnym zaszczytem przyjęcie przez Państwa zaproszenia i przystąpienie do naszej uniwersyteckiej społeczności nauczycielskiej. W kierowanych do Państwa słowach radości nie jesteśmy odosobnieni, gdyż dzisiejszą uroczystość zaszczycili licznie zebrani goście, przedstawiciele świata kultury, nauki, świata polityki. Magnificencjo, dostojna pani doktor, dostojny panie doktorze, wysoki senacie, panie i panowie. Gromadzi nas dziś w auli Uniwersytetu Pedagogicznego uroczystość niezwykła. Oto senat naszej uczelni postanowił uhonorować najwyższym wyróżnieniem akademickim Krystynę Zachwatowicz i Andrzeja Wajdę, dwoje artystów, których znaczenia dla kultury polskiej, a i światowej przecenić nie można. Przypadł mi niezasłużony zaszczyt naszkicowania zasług pani profesor Krystyny Zachwatowicz. Naszkicowania, bo pełnego dorobku artystki nie da się ująć w krótkim z konieczności wystąpienia. Szanowna pani Krystyno, nie wiem, czy dzisiejsza uroczystość przyniosła ci więcej zadowolenia, czy więcej zmęczenia. Ale wiem, że przyniosła ci najlepsze myśli i życzenia wszystkich tu obecnych. Ad multos annos, pani profesor. Magnificencjo, dostojna pani doktor, dostojny panie doktorze, wysoki senacie, szanowni goście, panie i panowie. Senat Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nadając Krystynie Zachwatowicz i Andrzejowi Wajdzie godność doktorów honoris causa, powierzył mi zaszczytne, choć osobiście nieco konfundujące zadanie wygłoszenia laudacji na cześć Andrzeja Wajdy. Dla Andrzeja Wajdy, obywatela świata, urodzonego w Suwałkach, wychowanego w Radomiu, mieszkającego też w Warszawie, to właśnie Kraków jest miejscem artystycznych korzeni, miejscem wytchnienia, również miejscem spełnienia najśmielszych planów. Dość wspomnieć studia malarskie w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, genialne spektakle teatralne w Starym Teatrze oraz to, że właśnie w naszym królewskim mieście wraz z Krystyną Zachwatowicz zrealizował projekt życia, prężnie działający i rozbudowujące się Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, będące jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych naszego miasta. Szanowni Państwo, Andrzej Wajda towarzyszy nam nie tylko symbolicznie swymi dziełami. Od dziś towarzyszy nam także realnie, jako doktor honorowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wraz z Krystyną Zachwatowicz, również doktorem honorowym, stają się oni członkami naszej społeczności akademickiej. Dziękując zatem w imieniu tej społeczności za wszelkie dokonania trwale wpisane w polską kulturę, składam wyrazy najwyższego szacunku oraz serdecznie witam wśród nas. Jestem głęboko przekonany, iż tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej składamy w najgodniejsze ręce. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie panu dziekanowi. Otóż, proszę państwa, również senat Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwałą z dnia 23 czerwca 2014 roku nadał panu Andrzejowi Wajdzie, wielkiemu artyście, mistrzowi kina polskiego, twórcy wybitnych filmów i przedstawień teatralnych, cenionemu pedagogowi i doktoratowi Strauss. Proszę uprzejmie szanownych naszych doktorów o przyjęcie dyplomu jako wyrazu hołdu, którego społeczność uniwersytecka i wszyscy tu zebrani państwu szanownym składamy. Nagrodą niż kara, którą niewątpliwie mi się należała.
Może ojciec chciał mi powiedzieć, że istnieje jakiś inny świat, do którego być może znajdę klucz. Dzisiaj, jako reżyser filmowy, ilekroć myślę o scenach batalistycznych, panorama Radzowicka staje mi przed oczami. Jest dla mnie niezastąpioną nauką, którą pobrałem przy okazji kompletnej klęski, nie zdając egzaminu do korpusu kadetów. Była to ostatnia lekcja, jaką otrzymałem od mojego ojca. W 1939 roku wyruszył ze swoim pułkiem na przegraną wojnę. Pakt Ribbentrop-Mołotow dokonał reszty. Wzięty do niewoli przez Armię Sowiecką wiosną 1940 roku został zamordowany z rozkazu Stalina w piwnicach NKWD w Charkowie. Jak około 20 tysięcy polskich oficerów, którzy zginęli w zbrodni katyńskiej. Nie miałem już ojca, a matce trzeba było pomagać. Mając 14 lat, stałem się dorosłym i sam musiałem szukać sobie nauczycieli. W czasie okupacji, a miałam wówczas 13 lat, rodzice pozwolili mi się zapisać do żadnych szeregów. Podczas powstania warszawskiego w 1944 roku brałam udział w akcerskich służbach pomocniczych AK. Do tej pory potrafię skutecznie zabandażować kolano i zrobić zaszczyt. Jest rok 1941 albo 1942. Do moich rąk 15-letniego chłopca trafia książka Darwina o pochodzeniu człowieka. Książka ta objawiła mi, że człowiek pochodzi od małpy. Do dziś nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W czasie promocji jednej z tych książek młoda osoba zapytała go, dlaczego profesorowie Zachwatowicz i Lorenz nie wyemigrowali z Polski w 1945 roku, tylko kolaborowali z komuną. Na to odpowiedział, gdyby oni i inni nauczyciele wyemigrowali wtedy, to pytanie być może zadałaby mi pani po rosyjsku. Swój syn po raz pierwszy widzieliśmy w Tokio teatr, no wywołał w nas równie mocne wrażenie. Zrozumiałem, że jeżeli chcę zrobić prawdziwe przedstawienie, to musi to być przedstawienie, z którego nie możesz wyjść, dlatego że czekasz na to, co za chwilę na pewno się wydarzy. A najważniejsze, które ma się wydarzyć, reżyser odkłada, odwleka na później, budując w ten sposób napięcie. Tego cię nauczę w Akademii Sztuk Pięknych od profesora Karola Frysza. Lata 1949-56 to stalinowski terror w Polsce, ale dla mnie równocześnie także lata moich narciarskich fascynacji. Całą zimę 1947-48 spędziłam w Zakopanem jako rekonwalescentka po przebytym zapaleniu płuc i zamiast nauki w szkole za wzięcie uczyłam się jeździć na nartach, żeby dorównać wspaniale jeżdżącym warszawiakom. Jankowi Rodowiczowi Anodzie i grupie jego przyjaciół z batalionu Zośka z Armii Krajowej. To ich pierwsza po wojnie i czego nawet się nie domyśleliśmy, ich ostatnia sportowa, beztroska, zimowa przerwa semestralna. 24 grudnia 1948 roku, dzień Wigilii, Urząd Bezpieczeństwa aresztował Janka Rodowicza, a potem wszystkich członków innych ugrupowań Armii Krajowej. Zwolnieni zostali 8 lat później od Janka zamordowanego w więzieniu. To jest jedno moje życie naznaczone tą tragiczną śmiercią i zupełnie w mojej pamięci oddzielone od drugiego, rozpoczętego zimą 1947 roku wspólnymi zjazdami z Głogów. Na obozach treningowych kadry narciarskich przeżyłam też popołudniowe szkolenia ideologiczne, i pamiętam tylko temat jednego z nich, o wyższości nad socjalistycznym, nad kapitalistycznym. A teraz bardzo żałuję, że nie notowałam. Miałam prawdziwe szczęście, że mogłam te najczarniejsze lata stalinowskiej nocy spędzić w górach z ludźmi, którzy do komory mieli najlepszy stosunek, zupełnej obojętności. Wspominając teraz te lata, jestem pewna, że tym wspaniałym ludziom zawdzięczam odporność, która pozwoliła mi
przetrwać te ponure czasy. W piwnicy pod Baranami wiecie dymny, który od czasu do czasu mówił powiedzenia, które zostały, że tak powiem, w naszej pamięci i zostaną na zawsze, mówił: Majewski odniósł sukces. On tu go jeszcze nam w zębach przyniesie. Piotr był człowiekiem niesamowicie serio, co wiedzą wszyscy, którzy z nim pracowali. Był znakomitym reżyserem. Piotr na wszystkich próbach siedział na widowni, pilnie obserwował, zwracał uwagę na wszystko. Ale dla nas był też nauczycielem życia. Piotr był szalenie uważny dla ludzi. Tu jeszcze muszę dodać filozofkę Simone Weil. Jest jedno pojęcie bardzo istotne w jej filozofii, a mianowicie uważność. Zasada, którą myślę, może powinna być dopisana do 10 przykazań. Bądź uważnym dla bliźniego, dla psa, kota, dla każdego, dla wszystkiego. Piotr był uważny. Twierdził, że pośpiech zabije uważność. Miał takie fantastyczne powiedzenie: pośpiech upadla. Uważał, że nie można się spieszyć. Jeżeli się z kim spotykasz, trzeba go uważnie wysłuchać. Wszystko miało być bardzo uważne, dogłębnie zanalizowane, opowiedziane, przypomniane. Może ta nauka Piotra jest dla nas najważniejsza. Dziękujemy. A potem teraz, a pan jest za to, że to jest
ciekawe.